Z okazji 15. rocznicy usamorządowienia powiatów 18 lutego 2013 roku w gmachu Sejmu odbyła się ogólnopolska konferencja pod tytułem Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego. Organizatorem spotkania była Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Związek Powiatów Polskich. Konferencję otworzyli Piotr Zgorzelski, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Marek Tramś, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich. Jako pierwszy głos zabrał wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Przywitał zgromadzonych i odniósł się do tematyki konferencji. W swoim wystąpieniu zadeklarował także, że relację z dzisiejszego wydarzenia złoży premierowi i ministrom na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. W kolejnej części wyemitowany został fragment filmu Zdarzyło się w Polsce, który jest rekonstrukcją wydarzeń, jakie zainicjowały reformę samorządową, a także wspomnieniem uroczystości wręczenia na Zamku Królewskim aktów nowo utworzonym samorządom powiatowym. Głównym wystąpieniem była prezentacja opracowania przygotowanego przez Związek Powiatów Polskich pod tytułem Samorząd Powiatowy w Polsce – raport ZPP. Marek Tramś, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, omówił treść raportu, a tematy poruszane w publikacji były motywem przewodnim dyskusji panelowych. W kolejnej części konferencji głos zabrał były przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromny wpływ, jaki mają samorządy powiatowe na wspólnoty mieszkańców i cały kraj. Podkreślił, że samorządy powiatowe sprawdziły się w działalności publicznej i dlatego trzeba je wyposażyć w kolejne narzędzia kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Podziękował także za aktywny udział powiatu we wdrażaniu funduszy unijnych. Po wystąpieniu profesora Jerzego Buzka odbyły się panele dyskusyjne. Pierwszy, zatytułowany Od założeń reformy samorządowej z 1998 roku do realiów 2013. Jak ocenić 15 lat? Prowadziła Marzena Kępińska, wiceprezes ZPP, a udział w nim wzięli Olgier Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, Halina Rozpądek, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Magdalena Młochowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz profesor Jerzy Regulski i profesor Jerzy Stępień, współtwórcy reformy samorządowej. Podczas kolejnego panelu prowadzonego przez Magdalenę Kochan, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, o przyszłości powiatów i wykorzystaniu potencjału powiatowego dyskutowali Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Woźniak, wiceprezes Zarządu Związku Województw RP i marszałek województwa wielkopolskiego, Mariusz Poznański, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz Elżbieta Hibner, prezes Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej ProPublico Bono. Konferencja była okazją do szerokiej dyskusji. O kondycji polskich powiatów mówili także starostowie, prezydenci i reprezentanci innych instytucji oraz organizacji pozarządowych współpracujących ze Związkiem Powiatów Polskich. Efektem tego wydarzenia będzie publikacja pokonferencyjna przygotowana wspólnie przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Związek Powiatów Polskich.